Witajcie, mamy niedzielę, niedzielny poranek, a jak niedzielny poranek, to powinna się pojawić jakaś topka. Jak widzicie, nadal jestem na wyjeździe. Co prawda przygotowałam dla Was coś, pewien film, ale stwierdziłam, że nie wszyscy są jeszcze na niego gotowi, ponieważ było w nim dużo elementów ASMR. Nie każdemu to się podoba, niektórych to wkurza, nie rozumiecie tych wszystkich szelestów, pukań itd. Dlatego będę Was przyzwyczajała powolutku. Dzisiaj natomiast, jak widzicie po tytule, zapachy kwiatowe. Okazuje się, że mam całkiem sporo ich w swojej kolekcji i wybrałam takie propozycje, które od razu przyszły mi na myśl, kiedy sobie pomyślałam o perfumach kwiatowych. Jest tutaj sporo nowości, ale też mamy stare, ale dobre. Nie ma tutaj jakiegoś uporządkowanej hierarchii, tak to nazwę. Po prostu powiem Wam, co przyszło mi do głowy. Tradycyjnie wypisałam sobie akordy, nuty zapachowe. Nie będę się natomiast rozwodzić jakoś specjalnie na temat każdego z tych zapachów, ponieważ ci z Was, którzy śledzą mój kanał, już się na ich temat sporo nasłyszeli, zwłaszcza o niektórych. No cóż, nie mogę, słuchajcie, poradzić po prostu, nic nie mogę na to poradzić. Są takie zapachy, które za mną chodzą teraz bardzo, bardzo, bardzo intensywnie. No dobrze, zaczynamy. Zacznę od propozycji, którą poznałam bodajże w zeszłym roku. Nadal nie mam flakonika, ciągle czekam na jakieś super fajne okazje. I tak naprawdę mam je dzisiaj na sobie, ponieważ wzięłam ze sobą miniatureczkę. Jest to Lady Million Royal. Jak zawsze będziecie mogli zobaczyć, jak prezentuje się flakon. No, flakony zostały w Polsce, także one też za mną tęsknią, ja też za nimi tęsknię. Dlatego dzisiaj zdjęcia. Jest to zapach, słuchajcie, białokwiatowy, drzewny oraz owocowy. Nutki: kwiat pomarańczy, jaśmin, tuberoza, drzewo kaszmirowe, patchouli oraz piżmo. I dla mnie jest piękny, kwiatowy, intensywny, można byłoby powiedzieć wieczorowy zapach. Bardzo bogaty, bardzo przyjemny. Przez pierwszą godzinę niesamowicie ogoniasty, potem się troszeczkę uspokaja. Ale ja myślę, że jeżeli chodzi o tak zwane wieczorowe perfumy, oczywiście Wy możecie ich używać, kiedy chcecie, ale one jakoś tak mi się z wieczorem kojarzą. Powiem Wam, że to są bardzo dobre proporcje. Najpierw otaczacie się taką piękną bańką zapachową, tworzycie cudowny ogon za sobą, a potem, kiedy, wiecie, sytuacja robi się bliższa, że tak powiem, no, nie powinny one przytłaczać, raczej powinny Was wspomagać w tym Waszym pięknym, wieczornym nastroju. Dobrze, bo się tutaj rozmarzyłam. Mam pewne wizje przed oczami. Zawsze, za każdym razem, jeżeli chodzi o tą wodę perfumowaną, mam wizję. Zawsze. No dobrze. Następny. Następny, który poznałam bodajże w tym roku, tak na pewno w tym roku, bo on jest z 2024 i słuchajcie, to była miłość, można powiedzieć, wielka. I tutaj też bardzo, ale to bardzo chciałabym mieć flakon. Raz, że powiem Wam, to jest pierwszy zapach z serii, który tak naprawdę, naprawdę bardzo mi się podoba. I mowa tutaj o Skandal Absolu od Jean Paul Gaultier. Coś tutaj za łóżkiem. Słuchajcie, flakonik jest przecudny, zapach jest przecudny. Naprawdę przecudnej urody, choć mogę się domyślać, że nie każdemu może przypasować. Mamy tutaj akordy tuberozowe, białokwiatowe i drzewne. I nuty. Jest ich tutaj niewiele, ale wszyscy wiemy, że nut jest zawsze więcej. Nie wszystkie nam podają. Tuberoza, czarna figa, drzewo sandałowe. Piękne, zachwycające, cudowne, bogate, otulające. Oh, słuchajcie, ja chcę nimi pachnieć cały czas. Niestety moje wszystkie próbeczki, że tak powiem, wyszły, wykończyły się, już nie mam nic, więc no czas najwyższy nazbierać na flakon. I na pewno się pojawi. Oj, na pewno. Samo wspomnienie, sama myśl, już mam, słuchajcie, gęsią skórkę, tak bardzo mi się one podobają.
No kolejne. Kolejne, które mną zawładnęły całkowicie, zwłaszcza podczas tego vlogu, okazały się największym hitem i już wszyscy wiedzą, o czym powiem, Chloe Lumineuse. Jest to zapach przecudnej urody. Piękny, puszysty, otulający, który ma w sobie akordy różane, waniliowe i ambrowe. Nutki. Jaśmin wielkolistny, róża, nuty bursztynowe, balsamiczne, przepraszam, a wanilia właśnie i bursztyn. A tak mi się to zrobiło. I tutaj już mam dziesiątkę, co prawda nie fizycznie, bo one przyszły do domu, ale już nie mogę doczekać, kiedy otworzę to blokowanko. I przypuszczam, że na tej dziesiątce się nie skończy, ponieważ brak mi słów. Naprawdę brak mi słów, jakie one są śliczne. Również zapach, który może polaryzować, bo miłośnicy Chloe mogą się w nich czuć troszeczkę dziwniej, ponieważ jest tutaj naprawdę bogato i intensywnie. A Chloe jest znana z takiej delikatności, zwiewności. A tu jest, słuchajcie, no inaczej. Jest inaczej i może dlatego ona również z tej całej linii podoba mi się najbardziej. Oj, burczy mi trochę w brzuchu, mam nadzieję, że tego nie słyszycie, przepraszam bardzo. Ale jestem jeszcze przed śniadaniem. A mamy prawie 12, kiedy nagrywam dla Was. No i tutaj starowinka, powiedzmy, że starowinka, ale kiedy pomyślałam sobie o perfumach kwiatowych, nie mogło zabraknąć Elisab. Essence numer 1. Wszyscy wiecie, że ja je uwielbiam. Jest to zapach na skroś różany, bo tylko i wyłącznie tutaj róża występuje, więc akordy różane, powiedzmy kwiatowe, śmiać mi się chce. I mamy tutaj różę damasceńską, różę z gras, różę turecką i różę bułgarską. Jeżeli nie lubicie różanych perfum, wiadomo, że to nie jest dla Was. Jeżeli nie lubicie perfum słodkich, ta róża również nie będzie dla Was. Jeżeli lubicie natomiast różę bardzo esencjonalną, właśnie słodką, taką czystą w swojej postaci, to będzie zapach dla Was. Ja w zeszłym roku, słuchajcie, prawie wykończyłam, mówiąc brzydko, połowę butelki. One mają bodajże 100 ml. Nie mogłam się nimi nacieszyć. Nie mogłam się nimi nacieszyć i tęsknię za nimi bardzo, bo w tym roku nie wzięłam sobie odleweczki i żałuję. To była zła decyzja. Ja kocham ten zapach. Zresztą tak sobie myślę, tak sobie obiecałam już jakiś czas temu, że zrobię dla Was taką kompilację różanych, moich ulubionych różanych zapachów, ale w związku z tym, że znowu niektóre z nich doszły, niektóre z nich sprawdzałam, innych jeszcze nie, także ten sierpień będzie interesujący, chyba że coś mi dziwnego wyskoczy. Okaże się. Bądźcie cierpliwi. Oj, i ciągle przepraszam za to burczenie. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Czy przerwać i coś zjeść? Dzisiaj na głodzie. Kolejne. Le Parfum Elisab. I to był pierwszy zapach od Elisab, który kupiłam, który uwielbiam do dnia dzisiejszego. Macie tutaj akordy białokwiatowe, słodkie i drzewne. Dla mnie bardzo kobiece, bardzo eleganckie, cudowne, z niezwykle intensywnym, naturalnym kwiatem pomarańczy. Nutki. No właśnie. Kwiat afrykańskiej pomarańczy, jaśmin, biały miód, patchouli, cedr Virginia i róża. I dla mnie to jest zapach przede wszystkim składający się, znaczy na mnie, na mojej skórze, tak jak ja pamiętam, właśnie z kwiecia pomarańczy. Cudne, bogate, słodkie, delikatnie drzewne, z delikatnym ogonkiem, ale też zapach niestety nie dla każdego, nie każdemu się on podoba. Ja je uwielbiam. Nie wyłączać mi proszę teraz o rozpurfem. Nie wiem, co się dzieje.
ale ja jej również, słuchajcie, kocham, eksploatuję maksymalnie. Już tam prawie z tej mojej odlewki wakacyjnej, letniej, urlopowej nic nie zostało. Flakon czeka w domu. Mega eleganckie, bardzo kobiece, bardzo kwiatowe, bardzo eleganckie, ze świetnym ogonem. Miłość i nie do kupienia, jak już wiecie, nie do kupienia. Białe kwiaty, mówię o akordach, tuberozowe, żółtokwiatowe i ambrowe. No i macie gruszkę, lilię, bergamotkę, tuberozę i ilang ilang. Jaśmin, bursztyn, paczule i białe piżmo. Mam wrażenie, że co film, to o nich mówię. Albo przynajmniej gdzieś tam mam je w myślach, z tyłu głowy. Albo tak jak teraz, w tej chwili, mam ochotę wyjść do innego pokoju i wziąć tą odleweczkę, tą resztę i nałożyć na siebie. Ale dzisiaj pachnę właśnie Lady Million Royal, tak powiedziałam, perfumy wieczorowe, ale jakoś, wiecie, no, nie ma przecież ustalonych konkretnych zasad. Kiedy się podoba, to się nakłada. Ja miałam ochotę dzisiaj rano, co nie wieczorem, nałożyć i nimi pachnę. Dobrze, 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 dobrze. Następne. Fleur Musk. Fleur Musk to był również jeden z pierwszych zapachów, które sobie kupiłam. I teraz nie pamiętam, czy to była woda toaletowa, czy woda perfumowana. Nie pamiętam, naprawdę. W każdym razie macie tutaj różowy pieprz, róże, piżmo, piwonie, paczule, fiołek i bursztyn. Ta z tą zatyczką różową, no to chyba była to perfumowana. Słuchajcie, ja normalnie nie przepadam za piżmem. Denerwuje mnie, trochę irytuje i nie każde piżmo akceptuje, ale te od Narciso Rodriguez uwielbiam. I uwielbiam je w połączeniu z tym zapachem, z tymi nutami kwiatowymi. Dla mnie to jest piękny, cudowny, bogaty, świeży, krystaliczny zapach. Ja tam się odgrażałam, że kupię sobie duży flakon, bo miałam malutki. I mam duży flakon, który czeka na mnie. W Polsce czeka. Jeszcze nieotworzony. Czeka, 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 czeka. Kolejne, które bardzo lubię, o których też sporo mówię, które także na mnie czekają, jest to Tarłach Gold od Latafy. I macie tutaj nuty następujące. Lawenda, bergamotka, kwiat pomarańczy, jaśmin egipski, wanilia, bursztyn i wetyweria. I tutaj ci z Was, którzy ich nie kojarzą, powiem, że to jest taka kompozycja przez jednych porównywana mocno do Linterlip, przez innych do Lipr bodajże Perfum albo Intense. A dla mnie to jest osobny byt, który oczywiście zahacza być może o jeden i drugi zapach, ale one są najpiękniejsze z nich wszystkich. Nikt mi nie powie, nie zmienię zdania. Tutaj są tak cudne kwiaty, takie piękne orzeźwienie. Jest ta lawenda taka niezbyt męcząca, tak jak bywa w Libr. To jest wszystko idealnie, perfekcyjnie podane. Dla mnie również przepiękne, kwiatowe, bogate, pełne, chciałam powiedzieć perfumy, woda perfumowana. Cudowna, cudowna. Świetnie się nosi, ma przepiękne parametry, czego gdzieś więcej. No tylko flakonika teraz przy sobie. No i zakończę, słuchajcie, zakończę kolejną nowością, którą poznałam w tym roku. I tutaj również musi zakończyć się zakupem flakonu, ponieważ bardzo mi się one spodobały. Również mogę powiedzieć, że z linii Olympia Parfum jest dla mnie najpiękniejsza. Doczekałam się swojego. I mamy tutaj akordy białokwiatowe, waniliowe i ambrowe.
Nuta. Nuty. Szałwia muszkatołowa, akordy zieleni, jaśmin, kwiat pomarańczy, olej różany, wanilia, benzoes i piżmo. Tutaj również miałam malutkie próbeczki, już nie mam. Nie do końca, powiem Wam szczerze, kojarzę teraz je, dlatego że nagrywałam na ich temat no, jakiś czas temu, ale wiem, że zrobiły na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie. I nawet się zastanawiałam, które z tych perfum mainstreamowych testowanych przeze mnie w 2024 były najlepsze. Ciężko było wybrać. W każdym razie Skandal Absolut, powiem Wam, i Olympia Parfum są to zapachy, które mnie niemalże zostawiły bez słów. Rzadko kiedy coś takiego mi się przytrafia, że siedzę cicho po prostu. Nie wiem, co powiedzieć, ale one naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. Zresztą wszystkie te kompozycje, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, uważam za piękne, warte poznania, warte posiadania w swojej garderobie perfumowej. Wiem, zdaję sobie sprawę, że nie do każdego one przemawiają, nie każdy je lubi, ale to są, słuchajcie, takie sprawy bardzo subiektywne. Już nieraz na ten temat do Was o tym mówiłam, zresztą w każdych rozmowach to wychodzi. Perfumy to sprawa bardzo, bardzo subiektywna. Więc na każdą z tych moich propozycji, z tych topek, przymknijcie oko, uśmiechnijcie się, bo jestem święcie przekonana, że każdy z Was ma swoje ulubione kwiatowe zapachy. Mówię, na tą chwilę to są moi ulubieńcy. Być może kiedy skończę nagrywanie tego odcinka, nagle dostanę olśnienia i powiem, dlaczego o nich nie wspomniałam. Ale mówię, z przymrużeniem oka, na spokojnie. Czekajcie na wersję różaną, kiedy się pojawi. Mam nadzieję, że dosyć szybko. W każdym razie w planach taki odcineczek jest. Tak jak zawsze, proszę napiszcie mi w komentarzach, jakie są Wasze ulubione kwiatowe zapachy. Chętnie poczytam. Dla nas to jest zawsze super świetne źródło informacji, inspiracji. Zawsze można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Ja uwielbiam czytać Wasze komentarze. Słuchajcie, uwielbiam. No i dobrze, zanim zakończę ten odcinek, przypomnę Wam o grupie perfumowej Perfumy bez cenzury na Facebooku. Słuchajcie, grupa rośnie w siłę. Przesympatyczne osoby tam spotkałam, naprawdę przesympatyczne. Także pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia na grupie. Czasami tam chodzę i się też troszeczkę udzielam. Poza tym przypominam Wam również o tym, że nadchodzi coraz bliżej, trzecia część Teorii Bezsilności. Na razie jeszcze nie ma jej na stronie, ale wiecie, jak się czeka, apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to mówią. Pozdrawiam i do następnego razu.